Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie z Laboratorium Biogen. Na co dzień zajmujemy się tutaj głównie hodowlą pożytecznych mikroorganizmów, które następnie trafiają do naszych biopreparatów. Każdy etap namnażania bakterii podlega ścisłemu reżimowi i jest zgodny ze standardem zarówno HACCP, jak i GMP+. Dzięki w pełni kontrolowanemu procesowi produkcyjnemu otrzymujemy produkt o bardzo dobrej jakości i wysokiej koncentracji. Oczywiście każda partia liofilizatu bakteryjnego, która opuszcza nasze laboratorium, jest wcześniej skrupulatnie badana i opisywana. Jak wyglądają bakterie? Jak się zachowują? Żeby się przekonać, musimy spojrzeć przez okular mikroskopu. Zapraszamy! Pierwsza próbka przedstawia bakterie z rodzaju Streptomyces. Promieniowce należą do czołowych producentów związków aktywności biologicznej, dzięki czemu mogą wpływać one na systemy obronne roślin, zwiększając ich odporność wobec bakterii oraz grzybów chorobotwórczych. Promieniowce bytujące w glebie mogą także żyć w symbiozie z różnymi gatunkami roślin, ułatwiając pobieranie składników odżywczych i przyczyniając się w ten sposób do lepszego wzrostu roślin. Tutaj widzimy bakterie z rodzaju Pseudomonas, należące do bakterii promujących wzrost roślin. Konkurują one o przestrzeń z patogenami glebowymi, a także przekształcają substancje mineralne w prostsze związki, dzięki czemu stają się one łatwiej przyswajalne dla roślin. Kolejna próbka zawiera należący do grupy bakterii kwasu mlekowego szczep Enterococcus faecium, który wchodzi w skład kilku z naszych produktów probiotycznych. Enterococcus faecium naturalnie występuje w układzie pokarmowym ludzi i zwierząt, gdzie nie tylko żyje w symbiozie z organizmem, ale przede wszystkim zapobiega rozwojowi bakterii chorobotwórczych. Współpracując z bakteriami o korzystnym działaniu, Enterococcus faecium wspiera trawienie i jednocześnie zapobiega wydalaniu przyjaznych bakterii z jelit. Następny preparat przedstawia bakterie z rodzaju Rhizobium. Wchodzą one w symbiozę z roślinami bobowatymi, zaopatrując je w azot, co przyczynia się do zwiększenia plonu roślin oraz wzrostu udziału białka w jego ogólnej masie. W naszym banku znajduje się wiele szczepów bakterii, dlatego nie jesteśmy w stanie ich wszystkich pokazać i omówić. Mamy jednak nadzieję, że ta krótka prezentacja choć trochę przybliżyła Państwu charakterystykę preparatów Biogen.